ogólnie jako taki zawsze mnie bardzo interesował od lat szkolnych. Bardzo dużo zawsze na ten temat czytałem i oglądałem. Później gdziekolwiek podróżowałem, czy wybierałem się nawet za granicę na wakacje, to zawsze wybierałem takie miejsca, żeby jeszcze oprócz tego, żeby trochę wypocząć, to jednocześnie zobaczyć trochę rzymskich zabytków. No i wiecie, to tak jest, że czy człowiek jest w północnej Anglii, czy jest w Maroku, prawda, czy jest w Turcji, czy jest na Krymie, to wszędzie widzi rzymskie zabytki. W pewnym momencie zaczyna się zastanawiać nad zasięgiem, potęgą, rozległością tego państwa. Ja tak naprawdę pomyślałem o napisaniu książki o Rzymie, dlatego że mi Rzymu brakuje. Rzymu mi brakuje, ponieważ jest on dla mnie ucieleśnieniem tego, co jest fundamentem tego prawdziwego indoeuropejskiego antyku, na którym jest ufundowana nasza europejska cywilizacja. Podsumowując to, moment, w którym na serio pomyślałem o napisaniu tej książki, to chwila, kiedy przeczytałem książkę Gezy Alfoldiego, profesora Uniwersytetu w Heidelbergu, Węgra, wybitnego znawcy społeczeństwa starożytnego Rzymu, który w książce o historii społecznej starożytnego Rzymu zadaje mimochodem trochę takie pytanie, jak to się stało i dlaczego to nie nastąpiło, że w pierwszym wieku naszej ery, kiedy Rzym był u szczytu swojej potęgi, miał w gruncie rzeczy wszystko to, co posiadały wszystkie nowożytne państwa w okolicach XVII-XVIII wieku, tak jak Wielka Brytania, jak Francja, jak Prusy. Dlaczego wówczas w Rzymie nie wykształciła się gospodarka rynkowa, prawda? Prawa człowieka, wszystkie te elementy, które w ciągu ostatnich 200-300 lat ukształtowały Europę? No bo była silna, scentralizowana władza, w miarę sprawna, silna armia, znakomity system komunikacyjny, doskonała łączność, żegluga. Proszę sobie także uświadomić, że przynajmniej w okresie wczesnego cesarstwa tak naprawdę wszyscy Rzymianie umieli czytać i pisać, prawda? Przynajmniej rachować, ale również czytać i pisać najbardziej, chociażby w minimalnym zakresie, ale była to znajomość powszechna, wręcz nawet także niewolnicy umieli czytać i pisać. Było to pytanie takie kardynalne, na które postanowiłem w tej książce odpowiedzieć, bo wydało mi się to bardzo fascynujące, ciekawe i tak naprawdę postanowiłem zmienić historię w tej książce, historię starożytnego Rzymu, tak żeby Rzym nie upadł, żeby miał szansę przetrwania, żeby ciągle trwał, być może przez kolejne stulecia. Tak, powiedzmy, od strony technologicznej ten Rzym oczywiście wygląda inaczej, dlatego że zupełnie inaczej wygląda zaproponowana przeze mnie historia. Prawda? To jest historia, powiem wprost, kapitalizmu, prawda? Jako systemu, który pojawia się zupełnie o wiele wcześniej niż my to znamy z historii, ale on jakby ratuje starożytny Rzym przed upadkiem i wprowadza go na zupełnie nowe tory, tak jak na zupełnie nowe tory wprowadził feudalną Anglię czy feudalne Prusy, prawda? To jest oczywiście wizja alternatywna, taka spekulatywna, ale ja starałem się to tak maksymalnie uprawdopodobnić, żeby wyglądało to bardzo prawdziwie, tak? Żeby tutaj rozdźwięk pomiędzy tym, co niemożliwe lub fantastyczne, a tym, co rzeczywiste i realne, nie był jakiś taki straszny, prawda? Żeby od razu nie narzucał się jako coś absolutnie niemożliwego. W związku z tym poszperałem trochę i znalazłem w antyku, w starożytności sporo wynalazków, które po prostu zostały jakby, nastąpiły pewne odkrycia, prawda? Natomiast one zostały w miarę upływu czasu albo zapomniane, albo niewykorzystane, dlatego że w starożytnym Rzymie nie wykształciła się żadna grupa i warstwa społeczna, której by jakby zależało na tym, tak? Która by chciała to wykorzystać, tak jak
Później w Europie nowożytnej wykorzystywały to inne warstwy czy klasy społeczne, które po prostu najzwyczajniej w świecie z tego czerpały korzyści. Ta książka jest pewnego rodzaju apologią kapitalizmu, dlatego że ten kapitalizm ratuje starożytny Rzym. Ale mój stosunek do tego systemu oczywiście jest taki ambiwalentny. Tak? Z jednej strony ja podziwiam kapitalizm jako system i gospodarkę rynkową za niesamowitą zdolność do odtwarzania się ciągle, do poszukiwania nowych form rozwoju, do wychodzenia z permanentnych kryzysów, z których w gruncie rzeczy kapitalizm zawsze wychodzi jakby wzmocniony, prawda? Na zupełnie nowym, coraz wyższym poziomie. Z drugiej strony musimy zdawać sobie sprawę, że kapitalizm bez takiej warstwy i otoczki pewnej etyki czy moralności po prostu jest strasznym systemem, prawda? Gdyby nie obudowa prawna tego systemu, to mieliby ludzi jak żarły, prawda? Po prostu czysty darwinizm społeczny, w którym wygrywają tylko najsilniejsi, a najsłabsi odpadają. W związku z tym ja też te wątki staram się tutaj w tej książce pokazać. Ja się zastanawiałem po prostu, też nad tym nie ukrywam, i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że trzeba by było wybrać taki moment w historii Rzymu, kiedy była jeszcze właściwie ostatnia szansa na przeprowadzenie jakichś zmian. Dlatego, że dla mnie III wiek to jest początek tak naprawdę upadku Rzymu. Rzym upadł 250-270 lat później jako struktura gospodarcza i polityczna, przynajmniej Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie, ale tak naprawdę w kryzys popadł w III wieku. Więc pomyślałem sobie, że jeśli by coś miało się stać pozytywnego w tej historii, to ten ostatni moment jest na przełomie II i III wieku. Traf chciał, że są to czasy po śmierci Marka Aureliusza, rządy Komodusa. Natomiast jeśli chodzi o samego Komodusa, no to z historii wiecie Państwo, że to był wybitny tyran, wybitnie negatywna postać, co by tu dużo nie mówić, kanalia. Najstraszniejsze w tym wszystkim jest to, że był to syn Marka Aureliusza, czyli jednego z najbardziej pozytywnych chyba cesarzy w historii starożytnego Rzymu. Ja nadaję mu w tej powieści trochę takich cech, tak, jasnowidza, półboga, prawda, tak jak on jest postrzegany przez tych maluczkich, przez to otoczenie, przez, powiedzmy sobie szczerze, może nawet jakiś motłoch, prawda, który widzi w nim cudotwórcę, nadającego pęd temu, co się wokół wszystkich ludzi dookoła dzieje i nadającemu nowe impulsy w Rzymie. Wywołującego także nowe konflikty, które bo on jest rozsadnikiem nowego systemu, prawda? On to rozpycha ten system po to, żeby kontynuować jakąś tam swoją politykę. Oczywiście w pewnym momencie traci nad tym kontrolę, prawda? To nie jest tak, że takie jakieś tam zaprojektowane przemiany społeczne można kontrolować do końca. To już później zaczynają dziać się różne rzeczy i oddziaływać różne inne czynniki. Prawda jest taka, że w starożytnym Rzymie nie było czegoś takiego jak taka cyrkulacja elit. Prawda? Rzymianie nie znali takich pojęć jak, dlatego między innymi to, co ja opisuję, tak naprawdę wydarzyć się nie mogło. Bo Rzymianie nie znali pojęć typu prawa człowieka. Prawda? Oni nie wiedzieli, co to jest jakakolwiek równość wobec prawa. Nie znali prawa własności. Prawo własności w starożytnym Rzymie było ustawicznie łamane. Ale na przykład to, co tutaj napisałeś, to obowiązywało też Rzymu, to jest pamięta. Nie wolno było zabić niewolnika własnego czy czyjegoś. Pod karą Rzymu, co prawda. Ale choć system niewolniczy w starożytnym Rzymie trwał i przetrwał aż do jego upadku, to trzeba też Rzymianom przyznać, że niewolnictwo III, IV czy V wieku różni się od niewolnictwa wieku III, IV czy V przed naszą erą. Niewolnicy w Rzymie mieli szereg praw, oprócz oczywiście tego, że nie byli wolnymi ludźmi. Prawda? Natomiast
nie pamiętam dokładnie od którego momentu, no ale niewolnika nie można było pozbawić życia od tak sobie. Choć był mówiącym narzędziem tylko i wyłącznie, był czyjąś własnością, ale nawet cielesne kary były też, mogły być też wymierzane do pewnego momentu. Prawda? Dla niewolników przewidziane były azyle, gdzie mogli się schronić przed gniewem i zemstą swojego właściciela czy patrona. Prawda? Mogli się odwoływać do sądów i trybunałów w sprawach, które powinny rozsądzać spory pomiędzy nim a jego właścicielem. Prawda? Także aż tak strasznie to nie wyglądało, jakkolwiek byśmy źle i negatywnie nie oceniali samego faktu, że człowiek może być czyjąś własnością. Prawda? Więc to ten system po prostu musiał ulec zniszczeniu, dlatego żeby Rzym przetrwał, dlatego że system niewolniczy był głównym, podstawowym wrogiem samego Rzymu. Dlatego, że proszę Państwa, po co komu machiny parowe, prawda? Po co komu machiny parowe, jeśli są dziesiątki lub setki tysięcy niewolników do wykorzystania? Prawda? Po co się bawić w odkrycia o charakterze technologicznym, jeśli to samo można zrobić rękami drugiego człowieka na wielką skalę, a nie kto inny niż niewolnicy, jeńcy wojenni wybudowali przecież Koloseum Rzymskie, prawda? Dzisiaj takie tego typu obiekty buduje się z betonu, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. To zniesiono z kamienia rękami tylko i wyłącznie ludzi, prawda? I przy wykorzystaniu oczywiście jakichś tam środków technologicznych, no ale ma to jakby nie patrzeć prawie 2000 lat i że części stoimy dzisiaj. Barbieru przesunąłeś linię, w której Rzymianie się zatrzymali. Rzymianie nie doszli tak naprawdę daleko, zatrzymali się gdzieś tam w końcu problemem. Z tymi barbarzyńcami mieli przeokropny problem. Tutaj tak naprawdę Commodus ma te wszystkie zmiany, wizje swoje, ma plan jeszcze większej ekspansji. Dochodzimy do Wisły. Tak, do bardzo daleko do Oceanu Sowieckiego, do Bałtyku. Prawda, brakuje mi gdzieś tam Słowian po drodze. Prawdziwej, do Słowian to jeszcze wrócimy, ale w prawdziwej historii oczywiście Państwo wiecie, że Rzym zatrzymał się na Renie i na Dunaju. Tam przebiegała, można powiedzieć, północna granica w tej części, no, nazwijmy tak, północna granica Cesarstwa Rzymskiego w tej części Europy. To jest też krwawa bitwa tam, która zakończyła się przegraną i tam się zatrzymali. Tak, właśnie chyba obchodzimy dokładnie tysiąclecie bitwy w Lesie Teutoburskim. Trzy legiony, o ile dobrze pamiętam, prowadzone przez Varusa. One miały, właściwie Germania była wtedy już w dużej części podbita, prawda? Dlatego, że Drusus, brat Tyberiusza, późniejszego cesarza, sam Tyberiusz, jak również syn Drususa Germanik, oni prowadzili kampanie wojenne, wchodząc bardzo głęboko w głąb Germanii. Drusus, o ile dobrze pamiętam, dotarł nawet do Ławy, prawda? Gdzie nawet nad Ławą przezimował. I niektórzy twierdzą, że jeszcze gdzieś tam w IX-X wieku były ślady po obozie legionowym nad Ławą, pozostawione właśnie z okresu tej kampanii. Natomiast no, po tej bitwie w Lesie Teutoburskim Oktawian August zdecydował się wycofać swoje oddziały legiony za Ren. Marek Aureliusz prowadził te kampanie w trakcie wojen markomańskich. To były dwie wojny, dwie wyprawy, kiedy legiony rzymskie sięgały dość daleko poza Dunaj. Natomiast w momencie, kiedy władzę objął Commodus, to on się wycofał stamtąd. Wrócił z powrotem za Dunaj. Nie wynikało, myślę, to z jego nie wiem, tchórzostwa czy lekceważenia tego problemu. Myślę, że po prostu Rzymu już wtedy powoli nie było stać na tego typu ekspansję i zaczynało to przekraczać możliwości ekonomiczne i militarne, taka ekspansja, prawda? I te dwie ekspedicje o Germanika, Prima i Sekunda, się zakończyła. W mojej książce mamy do czynienia
z ekspedicją Germanica Tertia, która jest tylko wspomniana, a całość jakby powieści rozgrywa się w czasach ekspedicji Germanica Quarta i dochodzi tutaj do próby podboju ziem polskich, obecnych, współczesnych ziem polskich. A tu wyłania się w problem Słowian. No właśnie, nie ma jakichś nie zauważyłem. No bo Słowian wtedy... W tym okresie już na pewno pojawiają. Siedzieli na drzewach, niestety. No nie, no przepraszam, Słowianie siadli, tak. Znaczy, ludy siedzą tam, tak. W mojej książce jest i fantastyka, i jest prawda historyczna. Natomiast akurat w przypadku obecności na ziemiach polskich plemion germańskich i słowiańskich opieram się tu ściśle na faktografii. Takie jest stanowisko współczesnej polskiej historii starożytnej i archeologii. Słowianie na ziemiach polskich pojawili się na początku VI wieku naszej ery. W okresie wpływów rzymskich plemion słowiańskich na terenach współczesnej Polski jeszcze nie było. Tereny te były zamieszkane przez plemiona kultury przeworskiej, identyfikowanej głównie z plemionami wandalskimi, czyli z Wandalami, i z plemionami kultury wielbarskiej, które identyfikowane są głównie z Gotami. Tak? Tymi Gotami, którzy napłynęli od pierwszego wieku, zaczęli napływać od pierwszego wieku na południowe wybrzeże Bałtyku ze Skandynawii, a potem wyemigrowali w swojej głównej masie aż na stepy Ukrainy i północne wybrzeża Morza Czarnego, o czym notabene w tej książce jest mowa. My ciągle wszyscy żyjemy jakby w takim micie pasłowiańskiego biskupina, prawda? Tak zostaliśmy wychowani, ukształtowani, ale powiedzmy sobie prawdę, no, że w biskupinie nie tylko nie było żadnych Słowian, ale nawet prasłowian. Dlatego, że przynależność etniczna plemion, które wybudowały biskupin, jest nieznana. Wiadomo, że był to lud indoeuropejski, ale najprawdopodobniej było to coś jeszcze na tyle wczesnego, że nawet nie można ich nazwać czy przodkami Germanów, czy przodkami Słowian. Dopiero z nich wykształcały się te etnosy pod względem etnicznym, te grupy, które później utworzyły plemiona germańskie i słowiańskie. Ja jestem zwolennikiem tego poglądu, który, no, tak jak mówię, w polskiej historii starożytnej w tej chwili i w polskiej archeologii zaczyna zdecydowanie dominować, że ekspansja Słowian na tereny Europy Środkowej następuje dopiero począwszy od VI wieku, kiedy plemiona germańskie rozpływają się na terenie nieistniejącego już Cesarstwa Rzymskiego, wchodzą na te tereny i powstaje tutaj pustka osadnicza, którą wypełniają plemiona przychodzące z terenów położonych nad obecnym środkowym i górnym Dnieprem. Rzymianie najpierw zawsze wysyłali posłańców, którzy składali propozycje nie do odrzucenia. Albo się nam podporządkujecie i zostaniecie za to sowicie wynagrodzeni, między innymi na przykład obywatelstwem rzymskim, co miało też konkretne jakieś korzyści, dawało konkretne korzyści. A jeśli nie, no to wtedy po prostu nie ma zmiłuj się, prawda? Taka wojna była później wojną na wyniszczenie. Wtedy wyrzynano w pień starców, mężczyzn, kobiety i dzieci. Przesiedlano tych ludzi, zajmowano tereny, nie bawiąc się w dowód wcześniejszy Kartaginy. Miłosierdzie, proszę. Dowód wcześniejszy Kartaginy. Chociażby Kartagina, chociażby przykłady plemion galijskich, prawda? Ci, którzy Galowie, którzy ulegli Cezarowi, zostali wynagrodzeni tym, że pojawili się nawet w Senacie Rzymskim, prawda? Pierwsi barbarzyńcy w Senacie Rzymskim obdarzeni togami senatorskimi to byli Galowie. Taka była polityka rzymska, prawda? Dziel i rządź. To znaczy dla jednych
zmiłowanie, miłosierdzie i przywileje tych, którzy byli gotowi przyjąć Romanitas, prawda, jakąś tam wersję rzymskości, a dla tych, którzy się nie podporządkowali, opierali się, to śmierć i zniszczenie. Teraz zadam jeszcze ostatnie pytanie. Dlaczego nie Aleksander Wielki? Dlaczego nie wpadłeś zamiast Rzym i cofnąłeś się troszeczkę wstecz i nie wszedłeś, że to Aleksander Wielki na przykład. Ten okres, ten czas, że ta ekspansja była monumentalna, a sam Cezar podziwiał dokonania Aleksandra. Bardziej lubię Rzym.